Sponsorem wiadomości sportowych jest PPH Mackiewicz, producent betonu i kostki betonowej. W zaległym spotkaniu trzeciej ligi ŁKS 1926 Łomża przed własną publicznością zmierzył się z liderem rozgrywek, drużyną Olimpii Zambrów. Faworytem tego spotkania byli Zambrowianie, którzy w tej rundzie wygrali wszystkie swoje starcia. Co gorsza, prowadzony przez Mariusza Bekasa zespół do tego spotkania przystępował bez swojego podstawowego bramkarza, Rafała Rakowieckiego, który musiał pauzować z powodu nadmiaru żółtych kartek. Mimo tych przeciwności, to jednak Łomżyniacy zadali pierwszy cios. I to już w 34 sekundzie, gdy Piotra Czaplińskiego pokonał Mateusz Laskowski. Na pewno fatalnie weszliśmy w to spotkanie. Popełniliśmy błąd, którego nie popełnialiśmy w poprzednich meczach i dlatego jesteśmy liderem. I po tym błędzie nie mogliśmy się otrząsnąć chyba przez pół godziny. Dopiero później zaczęliśmy powoli stwarzać jakieś akcje. Wcześniej jednak zza pola karnego uderzył Albert Rydzewski. A po rzucie rożnym golkipera Olimpii niepokoił Robert Cychol. W 20 minucie po raz pierwszy groźnie zaatakowali przyjezdni. Po dośrodkowaniu Przemysława Jastrzębskiego głową niecelnie uderzył Michał Hryszko. W tej części gry Olimpia najlepszą okazją do wyrównania miała tuż przed gwizdkiem kończącym pierwszą połowę, gdy po dośrodkowaniu Hryszki głową uderzył Łukasz Grzybowski, jednak na posterunku był Krzysztof Myśliński. W drugiej połowie kibice zobaczyli jeszcze ciekawsze widowisko. W 60 minucie do remisu doprowadził Przemysław Jastrzębski, który wykorzystał podanie Hryszki. ŁKS ponownie mógł wyjść na prowadzenie 4 minuty później, ale strzał Przemysława Olesińskiego dość szczęśliwie obronił Czapliński. W 70 minucie ponownie mogli cieszyć się goście. Tym razem błąd popełnił Albert Rydzewski, który przed własnym polem karnym nie wybił odebranej rywalom piłki. Futbolówka trafiła pod nogi Krzysztofa Zalewskiego, który uruchomił Kamila Zapolnika, a ten po ograniu Macieja Malinowskiego pokonał Myślińskiego. Dostaliśmy taką niespodziankę, bo w 34 sekundzie strzelić bramkę, jest to rzadkość. I potem chłopacy cały czas realizowali te zadania, które sobie założyliśmy. Wiedzieliśmy, że Olimpia jest silniejsza pod względem grania w piłkę. Szkoda, że w drugiej połowie te dwa indywidualne błędy naszych zawodników skończyły się bramkami, ale na pewno Olimpia na nie zasłużyła. Odpowiedź biało-czerwonych przyszła w 77 minucie. Przemysław Olesiński, którego kolejny w tym meczu strzał kilka minut wcześniej obronił Czapliński, po raz trzeci zdecydował się na uderzenie z dystansu. Tym razem golkiper Olimpii musiał już wyciągnąć piłkę z siatki. Do końca spotkania obydwu drużynom nie udało się już zmienić wyniku i ostatecznie mecz zakończył się remisem 2-2. Duże słowa dla chłopaków, na pewno za drugą połowę, gdzie przejęliśmy kontrolę nad tym spotkaniem i wyszliśmy na prowadzenie. Taka jest piłka, że nie wykorzystuje się jakichś tam sytuacji, które mogliśmy jeszcze stworzyć i przeciwnik strzelał nam bramkę bardzo piękną na 2-2. Na pewno wynik nie jakoś nie krzywdzi dwóch drużyn, ale chcieliśmy tu powalczyć o więcej. Też żałujemy, że tak mało kibiców było na takim fajnym spotkaniu, bo naprawdę można było popatrzeć na kawał dobrej piłki w wykonaniu Olimpii i mądrego bronienia się w naszym wykonaniu i fajnych kontrataków. Wszystkim zawodnikom na boisku słowa uznania za tempo, za jakość tego meczu.
Myślę, że jeżeli można tak mówić, mniej zadowolonym z tego wyniku meczu jest Olimpia, no bo ona prowadziła ten mecz. Biało-czerwoni nie będą mieli zbyt wiele czasu na odpoczynek. Już w sobotę na wyjeździe zmierzą się z Huraganem Morąg. Sponsorem wiadomości sportowych jest PPH Mackiewicz, producent betonu i kostki betonowej.